Manifestujemy przeciwko imigrantom i jedziemy teraz z hasłem do państwa, które spowodowało ten cały bajzel na Bliskim Wschodzie. USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! Słuchajcie, dlaczego to krzyczymy? Kto zdestabilizował sytuację w Iraku, w Syrii? Słuchajcie, to jest ich wina! Z tamtych krajów przychodzą do nas ci imigranci. Musimy krzyczeć i pamiętać, kto zdestabilizował tę sytuację. Dlatego jeszcze raz to samo. USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! Protestujecie dzisiaj przeciwko jakiejś konkretnej grupie imigrantów, czy przeciwko wszystkim? Przeciw konkretnej, to znaczy narzucanej nam kwocie 10 tysięcy ponad imigrantów, narzucanej nam przez Unię Europejską, szczególnie Angelę Merkel, przez kanclerz Niemiec. I chcemy wymusić na naszym rządzie, na rządzie Beaty Szydło, premier Beaty Szydło, aby zmieniła tą decyzję premier Ewy Kopacz i nie przyjmowała w żadnym wypadku nielegalnych imigrantów, obcym nam nie tylko kulturowo, ale cywilizacyjnie. Uważa, że ta imigracja może być celowym osłabieniem Europy? Nie wiem. Myślę, że to już podchodzi pod pewne teorie spiskowe, ale myślę, że każdy rozsądny człowiek też bierze tą możliwość pod uwagę. Na pewno maczały w tym palce Stany Zjednoczone, które niszczyły, destabilizowały cały Bliski Wschód, Chiny, które destabilizowały Afrykę, bo przecież na przykład z Sudanu czy ze środkowej Afryki, także z Somalii na przykład imigrują ludzie. Więc faktem jest, że wielkie imperia mieszały, wykorzystując zasoby naturalne w tamtych rejonach, i to jest efekt ich polityki, ich imperialnej polityki, z którą się nie zgadzamy. Właśnie, konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już od kilku lat. Dlaczego akurat teraz mamy problem z taką nagłą falą imigrantów? Myślę, że to też wynika z polityki Turcji, która chce naciskać na Unię Europejską, wykorzystać to i dla swoich celów, dla swoich interesów politycznych. A jak oceniasz kondycję społeczną zachodniej Europy? Kondycja społeczna jest tragiczna. Widzimy to w ich odpowiedziach na zamachy w Paryżu, w Brukseli, gdzie wychodzi się na marsz Solidarności, Wolności, czy marsz Odwagi, tak? gdzie organizatorzy organizują Marsz Odwagi, a potem rezygnują z niego, bo jest zagrożenie terrorystyczne. No to jest śmieszne i pokazuje nieudolność reakcji tych społeczeństw. Te społeczeństwa są już bezbronne, są przeżarły już liberalizm, że niemożliwe są podjąć jakikolwiek kontratak, jakąkolwiek decyzję, reakcję. A dlaczego właśnie kraje Zachodu bardziej interesują się sprawą Polski, sprawą polskiej demokracji, aniżeli właśnie zagrożeniem terrorystycznym? Myślę, że przerzucają na nas pewną nie tylko winę, ale zapychają tym tematem Polski, niejako obrony naszej demokracji, własne problemy. Zakrywają je po to, aby właśnie opinia publiczna być może skupiła się na wyimaginowanym problemie Polski, a nie wzięła pod uwagę własne wewnętrzne, społeczno-kulturowe problemy. W wielu miastach powstał pomysł patroli obywatelskich i wiele władz się na nie nie zgadza. Dlaczego? To znaczy takie patrole powstały szczególnie w województwie łódzkim, w miejscowościach, to należy podkreślić, gdzie przebywają, są obozy i przebywają nielegalni imigranci.
tam, w tamtych rejonach zgłaszały się do nas osoby, które czy doznały jakichś szkód, czy w inny sposób czują się zagrożone, względem imigrantów. I myśmy takie patrole organizowali. To najczęściej było właśnie w województwie łódzkim. Po prostu zorganizowaliśmy je na prośbę mieszkańców. To nie była jakaś nasza inicjatywa. Znaczy nasza inicjatywa o tyle, że reagowaliśmy na prośby. I na prośby społeczeństwa, mieszkańców.